Dobry wieczór. 13. edycję rozgrywek wrocławskiego nurtu basketu amatorskiego zakończył wielki finał. Spotkały się w nim występujące w Super Wrondy zespoły aktualnego mistrza DSW SKK Kredyt oraz Radia Klakson. Właśnie radiowcy są największą niespodzianką rozgrywek. Mający w swym dorobku dwa występy w finałach minionego sezonu, nie mogli zaliczyć do udanych. Tylko jedno zwycięstwo w części zasadniczej sprawiło, że uważano ich za kandydatów do spadku. W rundzie zasadniczej odnieśliśmy jedno zwycięstwo. Różnie bywało ze składem, między innymi myślę dlatego, kiedy chłopcy się zmobilizowali, też chcieli walczyć i ukazali ambicje, okazało się, że stać ich na dużo i stąd awans do finału. Jest mi bardzo przyjemnie, że mogę się skonfrontować z byłym swoim trenerem, z którym osiągnąłem jako junior sukces na Mistrzostwach Polski. I jestem zadowolony, że możemy razem jak gdyby spotkać się jako trenerzy. Jak dzisiaj będzie wyglądało to spotkanie finałowe? Można powiedzieć, że to nie jest zaskoczenie, że Klakson jest w finale. To tylko i wyłącznie zawodnicy sami nie wierzyli w siebie. Trener im udowodnił to. Moim zdaniem jest to równorzędny dla nas przeciwnik. Powinniśmy z nimi powalczyć. Choć w sesji zasadniczej pewnie wygrał zespół DSWE, od pierwszych minut finału trwała walka kosz za kosz. Jedynie ostatnie minuty pierwszej kwarty to 8-punktowa przewaga DSWE. Ostatnie 4 minuty finałowego meczu Super Wrąby Radio Klakson w kostiumach niebieskich kontra DSWE i mamy remis 69-69. Na pewno teraz długo będą rozgrywali akcje radiowcy. Teraz każdy kosz może być na wagę zwycięstwa i 2 punkty zdobywa Marcin Krupa, 71-69. Dwupunktowe prowadzenie radiowców. Teraz na pewno będą się starali ustawić szczelną obronę, ale teraz bardzo z kolei skutecznie w ataku zagrali zawodnicy DSWE z numerem 15. Kolejne 2 punkty Tomasz Pietkiewicz. No i mamy kolejny remis w tym spotkaniu. Rzadko się zdarzało do tej pory, żeby finały Super Wrąby miały tyle emocji, niosły tyle emocji ze sobą. Z reguły zdecydowaną przewagę uzyskiwał jeden z zespołów. No tym razem mamy szczęście, zdecydowaliśmy się relacjonować ostatnie minuty i mamy bardzo zacięte spotkanie. Tym razem niecelny rzut radiowców. 71-71, szansa na kontrę. Nie zdążyli ustawić się w obronie zawodnicy w kostiumach niebieskich. No i ratowali się teraz faulem. Jak Państwo widzą, zdenerwowani obaj trenerzy, zarówno radiowców, jak i z DSWE. No idzie gra o wielką stawkę, zwycięstwo w Super Wrąbie. Będą rzuty wolne z numerem 15 na linii. Tomasz Pietkiewicz będzie się starał podwyższyć swoje konto punktowe. Pierwszy rzut celny, jednopunktowe prowadzenie DSWE, a do końca spotkania coraz mniej czasu. Kto wie, czy te rzuty wolne to nie jest jeden z elementów decydujących w tym spotkaniu. 2 celne, 2 udane próby w wykonaniu Pietkiewicza i dwupunktowe prowadzenie DSWE. Radiowcy, no teraz już nie można chybić, jeśli myśli się o zwycięstwie, bo później to DSWE będzie szanować piłkę. No ale strata piłki i z boku rozpoczną zawodnicy SKK. Coraz mniej czasu, może jeszcze niespełna 3 minuty do końca tego spotkania. Dwupunktowe prowadzenie DSWE SKK. No chyba jednak faworyta tego finału. No i 4 punkty, piłka wturlała się, odbiwszy się wcześniej od pierwszej obręczy do kosza i 4-punktowe prowadzenie DSWE. Kontynuuję moją myśl. Jeśli DSWE wygra ten finał, będzie to chyba nie za duża niespodzianka, bo właśnie koszykarze tego klubu spisywali się bardzo dobrze w rozgrywkach rundy zasadniczej. Słabiej Radio Klakson, mało kto spodziewał się, że tutaj awansuje aż do finału. Tymczasem grał bardzo dobrze, Państwo widzą, w finale także nie zrezygnował z walki. 4 punkty straty do DSWE i 2 minuty 15 do końca spotkania. Będzie szansa na zmniejszenie rozmiarów porażki, rzuty wolne, pierwszy celny i 3 punkty dla DSWE. Drugi rzut także celny. No i mamy 2 punkty. Chyba za wcześnie prorokowałem tutaj zwycięstwo DSWE. Radiowcy pokazują, że są drużyną z charakterem. We wcześniejszych edycjach Super Wrąby awansowali bardzo daleko. Awansowali do finałów, grali w tych finałach. Tak więc są to na pewno zawodnicy, którzy
potrafią grać w koszykówkę, potrafią grać na wysokim poziomie i stwarzać emocjonujące widowiska. Przenosi się gra z jednej strony boiska na drugą, teraz brakuje tych efektownych akcji. Zawodnicy są faulowani i wykonują rzuty wolne. Teraz na linii Michał Stasieńko. Pierwszy rzut niecelny i za chwilę druga próba. No już drżą ręce niektórym zawodnikom, decydujące momenty tego spotkania. I drugi, także niecelny, bardzo źle wykonany, piłka odbiła się zaledwie od pierwszej obręczy. No ale wywalczyli po zbiórce, szansa teraz nie ma krycia, ale i nie ma kosza. Ale piłka wciąż w posiadaniu DSWE. Nie potrafią zebrać w obronie, piłka odbija się dziwnie od tablicy, nie spada blisko, no i wysocy nie mają szans. I dwa punkty, takie wymuszone dwa punkty. Trwało to dobijanie piłki do kosza, aż za trzecią próbą się udało.